tej szeroko rozpowszechnionej wizji wszechświata, no, są pewne nieścisłości. Oczywiście, no, każdy może rozumieć na swój sposób i do swojego poziomu, dostosować poziom zrozumienia. Teraz tak, w związku z tym, że ta ilość energii włożona w stworzenie wszechświata w postaci, no, jednego kwantu energii, który jak gdyby rozpowszechnił się na całą przestrzeń, to jak gdyby powstał wszechświat jednorodny. Jednorodny w tym znaczeniu, że jeżeli wyobrazimy sobie, że fala tego kwantu zajmuje coraz większą objętość, no, do najdalszych zakątków wszechświata dotarła, może ledwo widoczna, może przez super teleskopy, może jakieś inne urządzenia, natomiast dotarła. Jakiś czas minął od stworzenia wszechświata. W tym czasie on się rozpowszechnił jednorodnie, a więc w związku z tym do tego miejsca, do którego dotarła ta fala, to w tamtym miejscu wszechświat wygląda tak samo. Więc w związku z tym my widzimy tutaj gwiazdy, ale z tych gwiazd też widać tylko gwiazdy i to w każdym kierunku. Więc w związku z tym tak naprawdę można by pomyśleć, że no jest dwa razy dalej. Z każdego punktu, każdy punkt wydaje się tym początkowym. I ten, do którego dotarła ten kwant energii i każdy następny, on też jak gdyby trwał przez ten sam czas. Cały wszechświat powstał w jednym momencie. A jeżeli powstał w jednym momencie, to znaczy, że jest nieskończony, że ma nieskończoną objętość i zawiera nieskończoną ilość materii czy energii, bo to wszystko jedno. Energii, materii, nieskończoną ilość. To nie jest 1000 ton, to nie jest 10 tysięcy ton, to nie jest jedynka z milionem zer, to nie jest jedynka z nieskończoną ilością zer, to jest po prostu nieskończona ilość energii. I w tym momencie mam obraz jasny wszechświata, w który włożono nieskończoną ilość energii i jak gdyby istnieje on dla mnie od chwili mojego poczęcia. Już wtedy on istniał, tylko ja go jeszcze nie znałem, tylko że jeszcze światło do mnie nie dotarło, tylko że jeszcze czas nie upłynął. Upływa czas od chwili mojego poczęcia. Ja powstałem i wtedy powstał ten wszechświat, w którym ja się znajduję i który obserwuję. Który obserwuję przez różne przyrządy. To może być luneta, to może być mikroskop. W każdym razie obserwuję go i dotarł. Światło dotarło do tego miejsca, z którego je mogę spostrzec. Natomiast jakiekolwiek by to było miejsce, no to do tamtego miejsca też dotarła informacja o mnie, o moim istnieniu. Tak naprawdę. No i to jest jeden obraz, a jest również alternatywny obraz, który mówi o tym, że wszechświat jest ograniczony, a więc w związku z tym na sferze orbity stacjonarnej, czyli około 300 km, cały wszechświat jest wyświetlony. Po prostu jest tam projekcja przygotowana przez kogoś z zewnątrz i jak gdyby ona stwarza nam złudzenie istnienia wszystkiego dużo dalej niż istnieje naprawdę. To jest taka wizja troszeczkę z filmu Sex Missia. Był taki film, który mówił o tym, że jest jakieś wielkie zagrożenie, że coś nas otacza, że lecą jakieś
meteoryty w stronę planety. Tylko tyle, że tak naprawdę te meteoryty czy inne wyobrażenia, one po prostu są tylko na filmie. Ten film może być oglądany w internecie, może być przez kogoś przedstawiany ewentualnie, no naprawdę wyświetlany na tej sferze stacjonarnej. Na tej sferze, na której grawitacji nie ma, można pływać w powietrzu i wisieć nad tym samym punktem planety. Można w ciemności, można w jasności. To zależy jak gdyby w jaki sposób ta sfera stacjonarna, czy ona się obraca, czy nie, czy się obraca. Ona się obraca razem z planetą, więc w związku z tym, jeżeli obraca się razem z planetą, no to wtedy się zmienia również naświetlenie. Natomiast jeżeli się nie zmienia razem z planetą, jest w tej samej odległości, ale się zatrzymała i nie kręci, no to w tym momencie znajduje się w niej, obowiązuje w niej, czy dotyczy jej ciągła jasność, ewentualnie ciągła ciemność. Albo ciągły półmrok, to tak jak na Ziemi. W zależności od tego, w którym miejscu jesteśmy, to albo mamy noc polarną, albo dzień polarny. Także może to być taki punkt, czy cała sfera może mieć takie warunki, jak jakiś punkt na Ziemi. I w związku z tym ta sfera może być indywidualną sprawą. Każdy może sobie wyobrazić taką sferę, takie miejsce, w którym będzie się czuł tak, jak będzie chciał. Może ją zmieniać, może mieć noc, może mieć dzień, może zmieniać czas, jak zechce. I może być w tym momencie albo w innym momencie. To jest tylko kwestia przemieszczenia się umysłowego, przemieszczenia się do innej sfery stacjonarnej. Dziękuję.